Dzień dobry, Mariusz Biznes Web. Podczas dzisiejszego wideo odpowiemy sobie na często zadawane pytanie podczas spotkań z nami, co właściwie, to, co właściwie robi HubSpot w zakresie SEO, czy pomaga jakoś pozycjonować stronę, poprawiać wyniki. No i właśnie tutaj chcielibyśmy trochę pokazać, czym te SEO właściwie w HubSpocie jest. Jak widzimy, będziemy mówić tutaj o klastrach tematycznych. Audycie SEO i blogu, blogu na HubSpocie. Które jest jakby nieodłączną tego, cechą tego, żeby pozyskiwać ruch na stronę internetową po prostu i zapewnić jakąś większą konwersję. A właściwie hotspot po to jest, żeby pomagać nam pozyskiwać więcej lidów. Przejdźmy więc do szczegółów. Przede wszystkim musimy zacząć od czegoś takiego, czym jest ten klaster tematyczny. Jak widzimy, jest to taka, taki pająk generalnie, ma wiele nóg. To jest przykład naszego klastra, którego my mamy zbudowanego do kampanii CRM-owych. Zauważmy sobie, co to jest. Widzimy, co robimy. Nie piszemy sobie blogów od sasa do lasa, może dzisiaj o tym, może o tamtym, a może o czymś innym. Tylko mówimy sobie, hmm, co chcielibyśmy zrobić. Chcielibyśmy poprawić wyniki w zakresie ruchu na stronę wokół systemów CRM. W związku z czym my co robimy? Projektujemy klaster, czyli co? Grupujemy wszystkie tematy najważniejsze wokół CRM w taką jedną domenę wiedzy. Tak? Czyli w taki klaster tematyczny. Czyli mamy na przykład tutaj artykuły o rankingach CRM, aplikacjach mobilnych, wdrożeniach, korzyściach. Po prostu wszystko mamy wokół jednego tematu. I wokół tego tematu piszemy później artykuły. W na swoim blogu, na blogu HubSpota lub na blogu na WordPressie, gdziekolwiek, bo tutaj akurat nie ma większego znaczenia dla HubSpota, czy to jest blog na WordPressie, czy to jest blog na Hubspocie. No My mamy częściowo jeszcze na WordPressie, ale migrujemy na HubSpot CMS, właśnie wszystko, więc mamy i tu, i tu. I nam to mierzenie tutaj doskonale działa na obydwu elementach. Więc przede wszystkim musimy podejść do tego. Żeby generalnie wymyśleć, co chcemy robić w naszej branży, czyli określić sobie taki klaster, czym chcemy się zajmować. Możemy robić klaster do marketing automation, bo mamy Hubspota do marketing automation, możemy systemy etykietowe, generalnie, ale mamy też na przykład klasy tematyczne do ABM i innych działań, które po prostu grupują nam wiedzę w tych wszystkich elementach. Więc klaster. Ten klaster tematyczny jest funkcjonalnością HubSpota. W ramach opcji, właśnie SEO. Jeżeli wejdziemy sobie w opcję SEO, w spodzie, to zobaczymy takie klastry i rzeczy związane z tymi działaniami wokół klastra, czyli wokół blogów. Cluster składa się z trzech obszarów. Po pierwsze, musimy mieć główny temat. Tak? Skąd się biorą te tematy? No, zazwyczaj to ktoś, kto zna się na SEO, robi taką analizę i wie, że taki główny temat trzeba wybrać, do którego linkujemy pozostałe tematy. W tym momencie, więc fajnie by było skorzystać z jakiejś agencji, która robi SEO dla nas, żeby właśnie takie tematy opracowała, wyszukała, propozycje artykułów dała i nam taki klaster zaprojektowała w tym momencie. Więc mamy główny temat. To artykuł blogowy jest takim filarem filarem, czyli do niego linkujemy pozostałe artykuły w tym momencie. Następnie mamy artykuły. Powiązane, czyli jak jakiś nowy artykuł napiszemy, to po prostu podłączamy go do HubSpota i generalnie linkujemy go do tego artykułu. Po co to linkowanie? To zaraz wyjaśnimy sobie. Trzeci, linki wewnętrzne. Bo sam artykuł na stronie, jak nie jest linkowany wewnętrznie do innych artykułów w systematyczny sposób i przemyślany pod względem SEO, no to on taki jest taką samotną wyspą. W tym momencie. Więc HubSpot patrzy, czy my sobie to artykuł podlinkowaliśmy do innego artykułu, jak te linki są zrobione. Jeżeli są dobrze podłączone, mamy zielone. Jeżeli niedobrze, mamy czerwone. Więc widzimy, jak nam wygląda budowa klastra na, na naszym blogu. Po, połączenia, jakie artykuły. Będziemy też widzieć, czy mamy jakieś napisane artykuły, czy nie, bo po prostu zaznaczymy sobie tutaj coś, że coś jest do napisania, a jeszcze nie ma czegoś podłączonego do strony. Skąd brać pomysły? Na te treści, na te klastry. Powiedziałem wcześniej, że warto by porozmawiać generalnie z kimś, kto nam robi SEO. Można też skorzystać z konsultacji u nas w ramach wdrożenia HubSpota. My taki klaster pomożemy przygotować i zaprojektować, jeżeli chodzi o cały. Ale zazwyczaj jak firma już ma jakąś firmę SEO, to może sobie tam generalnie z nią porozmawiać na temat tego klastra i żeby taki klaster przygotować. Skąd mieć bez pomysły? Mamy generalnie, załóżmy, że do końca nie mamy takiej firmy na, na razie, a chcielibyśmy coś porobić, więc HASPO trochę nam pomoże. Bo co ma? No, ma takie coś, że pozwoli nam poszperać po słowach kluczowych, które ten cluster mogą robić. Więc jeżeli robimy crm to możemy na przykład wpisać sobie wdrożenie CRM i zobacz, i generalnie pokazuje nam potencjalne słowa kluczowe, generalnie. Na jakie pisać artykuły? Hmm, czyli mogę napisać coś o wdrożeniu jest szukane na przykład, ale tu będziemy podawać inne wpisy, no to uzyskamy też inne informacje na temat, inne słowa kluczowe, inne propozycje. I tak możemy sobie poszperać takie rzeczy. I has potem przeanalizować i taką listę słów stworzyć. Tak, Jeżeli dobrze znamy swoje usługi, wiemy generalnie, co jest w nich zawarte, to dosyć sprawnie nam pójdzie element szukania tych słów. Bo trochę trzeba sobie wyobrazić, jak ci ludzie wpisują te słowa i potencjalnie naszych klienci w tego Google'a. I tę wyszukiwarkę wymyśleć tutaj, znaczy wymyśleć i wstawić do tego wyszukiwania, żeby ona nam podała propozycję, jak tego klastra zbudować. Możemy szukać w wielu językach. Mamy HubSpota. To nie jest tylko polski system, jest po polsku oczywiście, ale generalnie możemy też szukać słów kluczowych w innych krajach, jak mamy jakąś strategię w wielu językach, czy na innych krajach. Mamy taką opcję, jak uważam, że HubSpot jest systemem wielonarodowym w tym momencie. No i po co my to wszystko robiliśmy, do tego pająka? Co ten pająk nam daje, jak go tam mamy całego połączonego, ładnie co tam połączyliśmy, te słowa zrobiliśmy i co? Idzie ten hubspot nam pomaga z tym SEO dalej. Że samo podłączenie nic nam do końca nie daje. Oczywiście te artykuły trzeba pozycjonować działaniami związane z budową linków i tym, żeby poprawiać ruch na tą stronę, ale jeżeli to robimy, to ten HubSpot będzie mi pokazywał, jak to mi działa. Tak? Czyli mogę wejść i zobaczyć jak mój klaster, jak sobie wymyśliłem taki temat CRM na przykład, albo HubSpot, albo jakiś inny element, jak on mi do ruchu rośnie całościowo w analityce. Na naszym filmiku o analityce internetowej zbliżamy analitykę na HubSpocie, jaka, jaka jest, na czym to polega. Polecam sobie zobaczyć generalnie taki filmik. Natomiast tutaj mamy, mamy elementy związane z analityką bloga, bo nas interesuje, co ten blog nam daje. Nie chcemy napisać klastra na przykład 10 artykułów, generalnie, który będzie miał tam 80 tysięcy znaków i będzie kosztował kilka tysięcy złotych, żeby je napisać i tak sobie tam umieścić na tym blogu i zostawić. Nie chcemy tak. Chcemy podpiąć pod HubSpot generalnie i chcemy wiedzieć, jak nam to działa. Ale to będziemy mieć tylko sesję generalnie. Będziemy mieć tylko sesję. Czyli jak to nam odwiedzają. I przeważnie tak to zostaje w firmach. Ileś osób tam odwiedza, wchodzi i wychodzi. Zwracamy uwagę na to, że sam blog bez CTA które oczywiście jest funkcją HubSpotu, którą chce wkleić w bloga i kierować na jakiś landing page, przez co będziemy mieć na przykład nowe kontakty generowane z tego bloga. Wow! Będziemy widzieć, że nasze blogi dają kontakty. Konkretnie, które artykuły, który klaster, który lepiej, a który gorzej, jeżeli chodzi o działania. Ale też, jak będziemy mieć prowadzoną sprzedaż na HubSpocie, czyli stworzymy sobie naszą parkę pomiędzy sprzedażą a marketingiem, no to zobaczymy sobie klientów. Klientów, bo. Jeżeli ten blog wejdzie klient, wejdzie na landing page, pobierze nasz plan sprzedaży, my zadzwonimy do tego klienta, umówimy spotkanie, przekażemy HubSpot'a, zobaczymy, jaki on jest, decyduje się klient, zakupi nasze wdrożenie, to właśnie artykuł blogowy plan sprzedaży dał nam klienta i my to będziemy widzieć na HubSpot'zie jako klienta w tym momencie, bo transakcja jest przypisana do tego artykułu blogowego, a atrybucja, model atrybucji HubSpot'a pokaże nam, że ten artykuł, ten artykuł generuje tyle kontaktów, w wersjach enterprise'owych, to nawet nam pokaże, że ten artykuł generuje tyle dili, a ten artykuł generuje tyle przychodów w eee, Taką mamy analitykę. Ale wracając do poziomu generalnie analizy blogów, możemy analizować po prostu nasze nas całe klastry, czyli całe takie pająki. Pająka do marketing automation, pająka do HubSpot'a, pająka do CRM'a, jak one nam e, działają. Nowe kontakty jak generują, w jaki sposób, które klastry, jaka konwersja z poszczególnych rzeczy. Wszystko mam sobie zobaczyć też w narzędziu już HubSpot i przypominam, że podłączenie tego HubSpota do strony internetowej nie jest trudniejsze niż po zdjęciu Google Analytics w tym momencie. Artykułów blogowych, tak, trzeba wkleić linki do tego pająka, żeby wiedział, o którym artykule mówimy, więc nie jest to jakieś trudne. Blogowanie to jest ruch organiczny. Chcemy mieć więcej ruchu organicznego. Oczywiście posty puszczamy na blogi, robimy reklamy, różne rzeczy, ale skupmy się na ruchu organicznym, bo HubSpot ma tutaj coś, co nam daje jeszcze ekstra dodatkową informację. Integracja z Google Search Console. Przez co na przykład widzimy średnie pozycje, widzimy odsłony i widzimy trochę więcej danych na temat tego, skąd ten ruch wchodzi nam i gdzie on jest i co się z nim dzieje. Właśnie ta integracja z Google Search Console pokazuje nam, że każdy artykuł możemy zobaczyć też, jakie słowa kluczowe do niego prowadzą. Tak naprawdę pomyśleliśmy sobie, że to są wdrożeniach albo o CRM mobilnym, a tutaj jakieś inne prowadzą w tym momencie słowa kluczowe. Daje nam to też pomysły na to, jakie robić klastry albo zmieniać jakieś artykuły, co dopisać i co zrobić. Mamy kupę wiedzy, żeby to optymalizować i wykonywać. Ta integracja z Google Search Console właśnie pokaże nam po prostu, jak to nam też działa. Nie musimy chodzić po tych narzędziach. Oczywiście nie zastępują nam Google Search Console, tak jak HubSpot nie zastępuje Google Analytics, ale znacznie upraszcza życie marketingowca na co dzień, pod tym kątem, że dokładnie wiemy, co się dzieje i mamy to pod ręką, generalnie. Takich najważniejszych rzeczy. No przecież zależy nam na tym, czy to generuje klientów, czy to generuje kontakty, co generuje, a co nie robi. Wyłączam sobie jakieś działania, koryguję jakieś działania po prostu na HubSpotie. Jeżeli my mamy blogi na HubSpotie, albo mamy landing page na HubSpotie, to każdy ten edytor zawiera tutaj funkcję optymalizuj i mamy możliwość tutaj poprawienia i sprawdzenia sobie, czy to jest wszystko ok, czy mamy ilość słów kluczowych, obrazy, czy mają altę. jak mamy WordPress i mamy wtyczki, które takie SEO właśnie monitorują, to HubSpot ma to wbudowane, więc jak tworzymy blogi czy landing page, jesteśmy w stanie na HubSpotie to sobie wszystko zmonitorować i zobaczyć. Jest też fajne narzędzie na spocie dały tu strony, czyli taki crawler, czyli coś, co wchodzi na stronę, ogląda ją przez i wzdłuż i mówi: Masz tutaj 50 błędów, a 10 rzeczy dobrze, albo 50 dobrze, albo 10 błędów. Czyli można sobie tym crawlerem sprawdzić, jak ta strona wygląda i jak działa. Tak? Mamy tu różne błędy. Jak widzimy, dostępność strony. Czy działa poprawnie na urządzeniach mobilnych, wydajność, czasu ładowania, bezpieczeństwo, generalnie optymalizację? Wyrzuca nam sporo danych w postaci skanu ile stron, ile błędów. Można sobie te błędy podzielić na to, czy to dotyczy mobilnych, wydajności, wygody, czego. No i oczywiście też zobaczyć, czy to jest jakiś rocket science wymagający programisty, żeby to poprawić, czy to marketer może sam, generalnie wejść sobie i to poprawić. A jak nie wie, jak to poprawić, to oczywiście korzysta z Akademii HubSpota, gdzie jest bardzo dużo różnych szkoleń. Między innymi są szkolenia też z SEO na Akademii HubSpota, więc polecam takie szkolenie sobie przejść, szkolić się z SEO na HubSpotie i samodzielnie skorygować taki błąd, który mamy zdaniem crawlera HubSpota na stronie. Tam, gdzie mamy to wszystko dobrze, to oczywiście na zielono i widzimy wszystkie rzeczy, które są na zielono. Nie mamy błędów, wiemy, co nam działa. I tak, to jest HubSpot i SEO. Więc jeżeli chcesz poprawiać HubSpota, przepraszam, poprawiać swoje wyniki z SEO generalnie, to HubSpot pomoże ci po prostu to lepiej kontrolować. Tak? Nadal musisz generalnie tworzyć strategię treści. Nadal musisz robić zadania związane z pozycjonowaniem strony. Nadal trzeba robić optymalizację tej strony. Nadal trzeba robić dużo rzeczy w SEO. W którym się specjalizują określone firmy, które takie pozycjonowanie zapewniają. To, co przeważnie jest odkryciem dla wielu firm, to jest ten klaster. Tak? Czyli, że wiedza jest w jakiś sposób systematyzowana. Nadal mało firm to robi nadal mało twojej konkurencji to robi w tym momencie, w związku z czym, wdrażając HubSpot'a i strategię kontentową, od razu startujesz o krok do przodu. Oczywiście, o ile chcesz taką strategię contentową zastosować, Dlatego po prostu inwestując w budowę klastra, masz kapspota, że to Ci nie zginie nigdzie, bo masz CTA funkcjonalności, które pomogą Ci konwertować, mierzyć konwersję, czyli klikalność w poszczególne blogi. Masz landing page'e, które łapują lidy, czy to na webinary, czy to na e-booki, czy na jakieś materiały, które są. Analityka wiąże to z tymi artykułami i tak jak wcześniej mówiłem, generalnie widzimy, jaki artykuł, jakie klastry dają nam ilu klientów i ile kontaktów i ile potencjalnie transakcji, jeżeli chodzi o działania. Jaki ruch, czy on rośnie. Klikamy raz i płacimy za linki na przykład komuś. Klikamy raz i widzimy, czy nam rośnie ruch na tym klastrze. Czyli czy pozycje rosną, więcej osób wchodzi. Ale fajnie, wchodzi, ale nie konwertuje. Czyli nasze CTA nie działają, nie mamy kontaktów. Fajnie, że to jest tysiąc osób odwiedza miesięcznie, ale mam tylko pięć lidów z tego. Jak mogę zmienić CTA? Hasło mi pokaże w środku, jak to działa w tym momencie. I pamiętajmy, nawet jeżeli jesteśmy nie super zaawansowani w działaniach SEO, generalnie idziemy na Akademię Hubspota i przechodzimy przez szkolenie SEO sobie. Następnie używamy wyszukiwarek Hubspota do szukania słów kluczowych. Staramy się zrobić swoje słowa kluczowe. Podłączamy Google Search Console, widzimy, kto naprawdę szuka jakich słówek i jak gdzie jesteśmy w jakichś pozycjach. Pozycjonujemy naszą stronę później, jeżeli chodzi o działanie i artykuły całe. I Dzięki HubSpotowi na końcu w prosty sposób możemy te wyniki zrobić. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, jak to działa w praktyce, to oczywiście na naszym demo pokażemy HubSpot'a na, na takich danych rzeczywistych, które to pokazują i w jaki sposób to działa. I dlaczego to jest proste? Ponieważ nie mamy codziennie czasu na siedzeniu w głębokich analizach, szukaniu raportów i wyników tego, co mamy robić. Potrzebujemy dane na tacy, a te dane na tacy wystawia HubSpot, w związku z czym zapraszam na demo, do obejrzenia naszych innych filmików o HubSpotie na naszym kanale i do zobaczenia podczas kolejnych filmów wideo o HubSpot.